Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Coś o czymś TV. Kto z was nie marzył o karierze prezentera telewizyjnego? Praca w telewizji, rozpoznawalność, ogromna kasa. Dziś właśnie poruszymy kwestię zarobków prezenterów, a więc zaczynajmy. Stosunkowo najmniej zarabia Marta Manowska, prowadząca program Rolnik Szuka Żony. Za jeden sezon otrzymuje ona 50 tysięcy złotych. Ktoś powie, jakie mało, ja tyle za rok nie zarobię, złodziejka jakaś. Tu was zaskoczę, zarabia ona najmniej z prezentowanych dzisiaj osób. 50 tysięcy złotych za sezon zarabia także Rafał Brzozowski. Wygląda na to, że dotarło do niego, że piosenka Tak Blisko nie będzie w stanie utrzymać go do końca życia, więc swój fach wokalisty połączył z rolą prowadzącego Koło Fortuny. Ponad dwa razy więcej zarabia Piotr Kąsowski, współprowadzący show Twoja twarz brzmi znajomo. Może jego twarz nie wszystkim brzmi znajomo, lecz nie zmienia to faktu, że za sezon otrzymuje 140 tysięcy złotych. Przejdźmy teraz do programu, który przez parę lat zniknął z czołówki TVN-u. Mowa oczywiście o milionerach. A jeśli mówimy o milionerach, to także i o niezmiennym prowadzącym, Hubercie Urbańskim. Za jeden sezon otrzymuje on 300 tysięcy złotych. Jest to chyba jedna z nielicznych osób, która nie ma potrzeby zamieniać się miejscem z graczami. Czas na kolejną produkcję TVN-u i na kolejne show. Azja Express, prowadząca Agnieszka Woźniak-Starak, w zamian, że może sobie podróżować, otrzymuje za sezon 350 tysięcy złotych. A teraz pora na najpopularniejszą polską restauratorkę, Magdę Gessler. Za kuchenne rewolucje wzbogaca się o 380 tysięcy złotych co każdy sezon. Ale co tam zarobki? Bezosy pani Magdy i tak zawsze pozostaną bezcenne. Przejdźmy teraz do kontrowersyjnego, nietuzinkowego i niezbyt biednego Kuby Wojewódzkiego. Za swój program zarabia 420 tysięcy złotych co każdy sezon. Zwycięzca naszego zestawienia może wydawać się zaskakujący. Pozostał nim Robert Janowski, prowadzący program Jaka to Melodia. Już wydawało się, że ta kultowa produkcja TVP zejdzie z naszych ekranów, ale jak widać ma się bardzo dobrze. Ludzie dalej zgadują piosenki po jednej nutce, a prowadzący zarabia 430 tysięcy złotych za sezon. A ja już wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał wam się ten filmik, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz. W komentarzach napiszcie, które z tych programów oglądacie i czy dalej marzycie o roli prezentera telewizyjnego. Trzymajcie się i do usłyszenia.